Witam Was serdecznie. Dzisiaj taki naprawdę luźny odcinek. Będzie troszkę o Kettlerze Tour 400, bo pojawił się jeden drobny problem podczas montażu, o którym wspomnę później, ale z dobrych wiadomości to właśnie ten model wybrałem do swojej wypożyczalni. Jak oglądaliście we wcześniejszych odcinkach, wspominałem o tym, szukałem maszyn, rowerków stacjonarnych do swojej firmy i w pierwszej kolejności rozważałem Domiosa EB520, ale powiem Wam szczerze, że on po prostu był za tani. Poszukiwałem czegoś droższego w okolicach 4 tysięcy w detalu dla klienta i w pierwszej kolejności bardzo mocno rozważałem i nawet kupiłem około pewnie 10 sztuk Nautilusa 626. Ogólnie rower bardzo fajny, nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, ale z biegiem czasu, kiedy zacząłem testować coraz więcej maszyn, no to wydawał mi się i dalej mi się wydaje już taki bardzo plastikowy, marketowy, ale bardzo wygodny. Także nie mam żadnych zastrzeżeń ogólnie do samego Nautilusa. Pojawił się Kettler, który ma już system elektromagnetyczny. Kosztuje około 3999 zł i ma już system elektromagnetyczny. W Nautilusie był system magnetyczny z elektroniczną regulacją obciążenia, także ten system tańszy. Elektromagnetyczny jest droższy i mniej awaryjny, bo jest tam po prostu dużo mniej tych, nazwijmy to, ruchomych części, czyli żadne magnesy nie zbliżają się do koła, tylko jest elektromagnes. Także tyle, jeżeli chodzi o informacje związane z moją wypożyczalnią i z inwestycją. Na razie puszczam jeden rower za 6 miesięcy, jeżeli wszystko pójdzie tak, jak planuję, czyli sprawdzi się u klientów. Tak naprawdę to klienci będą oceniali, czy chcą, pasuje im ten model. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z moją myślą, to we wrześniu planuję zakup takiej dużej partii właśnie Kettlera Tour 400. Jeśli chodzi o... Musimy poczekać, bo przejeżdża tir. Dobra, chyba już przejechał. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o montaż kierownicy. A, nie wspomniałem jeszcze o cenie Nautilusa, bo właśnie przed zakupem Kettlera patrzyłem, że Nautilus kosztuje już, Nautilus 626 kosztuje już 3300 zł. Ten 3999 zł. Różnicy nie ma dużej cenowej, a właśnie mamy już ten system elektromagnetyczny. Przechodzimy, słuchajcie, do problemów z Kettlerem. Zwróćcie uwagę na kierownicę, ja za chwilkę zrobię jakieś zbliżenie. Nie ma już tego mocowania, które jest seryjnie, bo w instrukcji obsługi było to tak fatalnie opisane, że nie wiedziałem, jak zamontować kierownicę. I słuchajcie, zaraz też pokażę Wam może bliżej. O, zbliżę kamerę. Mam nadzieję, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Zobaczcie, teraz jest taka standardowa regulacja, jaka jest w rowerach stacjonarnych. Wcześniej, czyli seryjnie, powinna być ta wajcha, którą sobie regulujemy. I teraz tak, właśnie w tej instrukcji było tak beznadziejnie wszystko opisane, że nie wiedziałem tak naprawdę, od czego zacząć, co ze sobą złożyć. Finalnie trzeba zrobić, że tak, wkręcamy sobie tą śrubę, tam idzie dalej taka blacha, która dociska nam tą kierownicę i do tej śruby, słuchajcie, jest jeszcze takie coś, o, widzicie, to wkładamy tutaj, to jest przykręcone tutaj i to trzeba ze sobą, słuchajcie, złapać, to musi się jakby wkręcić, o, żeby tak się trzymało i robimy, słuchajcie, tylko kilka obrotów. Ja to przykręciłem jakby mocniej i chciałem docisnąć i ta śruba się po prostu wyrwała. Tak naprawdę w tym elemencie gwint puścił i musiałem zrobić taki patent. Czekam na informację z serwisu. Tak naprawdę serwis już mi napisał, że te elementy, czyli to i to mi dosyłają. Będę Was informował oczywiście, jak to wszystko zostało rozwiązane.
Zadacie może pytanie sobie, czemu wcześniej nie wspomniałem o tej kierownicy. Słuchajcie, rower przyszedł do mnie złożony na palecie. Ten składałem osobiście i właśnie wyszły takie kwiatki. Możliwe, że to był mój błąd, tak? Że ja po prostu za mocno to dokręciłem. Chciałem docisnąć i po prostu ten gwint puścił, ale w instrukcji nic nie było jakby wspomniane, jak się do tego w ogóle zabrać. I jeszcze do pana Włodka. Pan Włodek mnie tutaj strasznie pisze SMS-y, maile, że ta kierownica, że nie byłem obiektywny. Panie Włodku, ogólnie rzeczywiście, jeżeli położymy ciężar całego ciała na tej kierownicy, to możliwe, że gdzieś to wszystko puści i ona może nam polecieć do dołu. Ja na tą chwilę wkładam tyle siły, jak przy standardowym treningu i tutaj wszystko jest w miarę stabilnie, także tutaj nie mam się do czego przyczepić. Dodam jeszcze, że kierownica służy do tego, żebyśmy się o nią opierali, a nie kładli na nią całym ciężarem ciała. Jeżeli chcemy zrobić takie naprawdę solidne treningi, to wybieramy rowery spinningowe i wtedy tak naprawdę on jest na tyle pancerny, że możemy całym ciałem się, kurczę, na tej kierownicy nawet wieszać i tam się nic nie stanie. Nie stanie. I pan Włodek w ogóle mi podsyłał, że może tak, wspominał o tym, że kupił kilka kettlerów, które po prostu bardzo szybko się popsuły u niego i przesłał mi Taurusa. Ja wam pokażę gdzieś tutaj, o który model chodzi i ogólnie rower rzeczywiście wygląda mega solidnie. Ta kolumna główna to jest po prostu jak komin z elektrociepłowni. Także rzeczywiście w porównaniu do Kettlera jest dużo bardziej masywny. Ma już tam ten monitor dużo bardziej rozbudowany, ale może o tym rowerze nagramy jakiś oddzielny odcinek. Także tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Się troszeczkę rozgadałem. Kettler wjeżdża do mnie na wypożyczalnię. Za 6 miesięcy będzie podsumowanie i decyzja, czy będę kupował ich więcej. Na tą chwilę wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne. Jeżeli chodzi o tą regulację kierownicy, również będę was informował. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.